Przejdziemy teraz do drugiej części debaty. Państwo, poprosiłam wcześniej, by Państwo przygotowali do siebie nawzajem po trzy pytania. Będziemy, proszę, żeby były zadawane naprzemiennie. Ja zaraz oddam mikrofon. Na zadanie pytania jest minuta, na odpowiedź cztery. I może zaczniemy w takiej samej kolejności, czyli pierwsze pytanie skieruje pan burmistrz do pani Gabrieli. Byłoby odwrotnie akurat. No i ja pierwszy odpowiadałem. Dobrze, proszę bardzo, może mam wrócić. Szanowna pani przewodnicząca, jednak tak mi jest wygodniej. Co prawda umówiliśmy się, szanowna pani, byłoby dla mnie za krótko, przepraszam. Szanowna pani przewodnicząca, może się właśnie odniosę do tych inwestycji, ponieważ przedstawiam je państwu od dobrych kilku lat, dyskutujemy nad tym. Proszę powiedzieć, no, ten egzemplarz przedstawię, ale myślę, że pani też to zna jako właśnie przewodnicząca rady. Co by pani tutaj pozmieniała w tym planie inwestycji, a co się pani ewentualnie podoba? Bardzo proszę. No jak pan burmistrz pamięta albo nie pamięta, ja akurat wstrzymałam się od głosowania przy stadionie. Zresztą zadając pytanie, ilu to lekkoatletów mamy tutaj w mieście, żeby aż taki stadion budować. Natomiast ja rzeczywiście jestem bardzo za tym, żebyśmy mieli kąpielisko w mieście. Bardzo się boję tej budowy stadionu, ponieważ tak naprawdę stadion, owszem, zbudujemy, natomiast nadal nie mamy wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Nawet jeśli zorganizujemy tam jakieś zawody, to będzie problem taki, jaki mamy co roku, myślę, z naszymi zawodami Fortuny, bieg Fortuny, kiedy rzeczywiście jest kłopot się dostać w tamto miejsce. Myślę, że basen byłby rzeczywiście dla mieszkańców bardziej atrakcyjny. Pan burmistrz przekonywał nas, że również turyści przyjadą do nas korzystać ze stadionu. Natomiast no ja mimo wszystko uważam, że basen powinien być w pierwszej kolejności. Na podobieństwo, pani redaktor, czy mogę ewentualnie dopytać, bo lista ma 58 pozycji. Czy pani jeszcze coś by zmieniła? Jeszcze coś, czy bym zmieniła? Oczywiście w naszym programie mamy parkingi i myślę, że nad tymi parkingami trzeba by się było zastanowić. Natomiast nasze pomysły zakładają jednak mimo wszystko, że samochody wyjadą z centrum miasta, przynajmniej częściowo, będą pozostawione na tych parkingach zewnętrznych, które mamy na przykład na ulicy Rzeźniczej, czyli przy hali widowiskowo-sportowej, na ulicy Dojazdowej, czy też na części naszego targowiska przemysłowego. A stamtąd autobusami będzie można dojechać do centrum. Autobusami oczywiście za darmo. Natomiast no, z listy... Parkingi są na szóstej pozycji. Tak, parkingi są na szóstej pozycji. Modernizacja oświetlenia jest przesunięta, panie burmistrzu. O tak, na trzecią pozycję, bo robimy to już w następnym roku. Będziecie państwo mieć lepsze oświetlenie. Mieliśmy już to robić, także... Tak. Jest na stronie um.cieszyn.pl. Jest na stronie. Szanowni Państwo, likwidacja niskiej emisji, również opóźniona chyba o 2 lata. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej według harmonogramu. Oczywiście budżet obywatelski to jest punkt, który powinien być co roku na pierwszym miejscu. Mamy na to, tutaj mamy. Nie wiem, ale... Odbudowa. To co na tym pierwszym miejscu, pani przewodnicząca, bo za dużo tych miejsc pierwszych. Nie, kąpielisko było na pierwszym miejscu. Dobra,